Och tak, jesteśmy na żywo. Bardzo serdecznie witam wszystkich na tym bardzo fajnym spotkaniu. Mam ogromną przyjemność prowadzić spotkanie autorskie. To jest w ogóle moje pierwsze spotkanie autorskie, które prowadzę, więc to jest duża radość dla mnie. Z autorką tej oto bardzo fajnej, ciekawej książki, bo przyznam szczerze, że łyknęłam ją w 2 dni. Magda Gacyk, autorka książki Zabawy w Boga, Ludzie o magnetycznych palcach. Cześć Magda, witam cię serdecznie. Cześć, witam wszystkich, którzy się zgromadzili, gromadzą, bo widzę, że coraz więcej nas tu jest. Bardzo się cieszę, że Instytut Reportażu udostępnił, chciałabym powiedzieć, gościnne progi, ale gościnne łącza na to spotkanie w tych dziwnych czasach pandemicznych, w pełni wirtualne, co nie znaczy, że mniej ciekawe. Dobrze, cieszę się bardzo na ten dzisiejszy dzień, ale żeby nam zwiększyć liczbę osób, które nas oglądają, bo to wiem, że to będzie arcyciekawe spotkanie, to pozwólcie, że ja szybko teraz i Magda, ty też może, udostępnię na swoim facebookowym kanale naszą rozmowę, żeby nam się fajnie rozmawiało w dużym, jak największym gronie. Ja już. Ja też już. Magda, jesteś niesamowicie ciekawą osobą. Ja to wiem już, bo miałyśmy okazję chwilę porozmawiać kilkukrotnie, natomiast chciałabym, żebyście wszyscy też wiedzieli, jaką ciekawą osobą jest Magda i stąd przeczytam wam kilka słów o tym, co Magda robi i robiła w życiu. Magda jest dziennikarką, jest analityczką trendów technologicznych, co wiadomo po przeczytaniu tej książki, konsultuje polskie startupy w Dolinie Krzemowej, jest socjolożką, tłumaczką, która posługuje się 6 językami. Słuchajcie, to jest bardzo rzadkie zjawisko. Od 20 lat już obserwuje i opisuje różne nowe zjawiska na styku techniki, ekonomii i kultury właśnie w samym sercu tego świata, w Dolinie Krzemowej, gdzie mieszka obecnie również. Napisała książkę Ścigając Steve'a Jobsa, historię Polaków w Dolinie Krzemowej, a teraz właśnie drugą jej książką są Zabawy w Boga. Magda jeszcze w czasie wolnym jest instruktorką karate, słuchajcie, pasjonuje się narciarstwem, windsurfingiem, nurkowaniem i wspinaczką, więc to jest ta typowa multitaskerka. Dzięki za dobre słowo. Ja bym powiedziała, że już naprawdę spieszyła mnie ta kompleksowa laurka, ale będziemy mówić nie o mnie, bo będziemy mówić o ludziach, którzy są znacznie ode mnie ciekawsi. Myślę, że są równie ciekawi. Myślę, że bardzo dużo jest w ogóle bardzo ciekawych osobowości w twojej książce. Tak się zastanawiałam, od czego bym chciała zacząć, ale trochę takiego w ramach takiego wstępu chciałabym ciebie zapytać, bo bardzo mnie ciekawi, dlaczego akurat ta tematyka. W Dolinie Krzemowej ja też bywam, więc wiem, że jest tam mnóstwo wątków związanych, oczywiście zawsze jest element technologiczny, ale jest mnóstwo wątków, którymi można się zająć. A ty się zajęłaś takim, który z jednej strony bardzo plastyczny i fajnie jest napisać o tym książkę, bo ona jest ciekawa. Przyznam szczerze, że ja naprawdę, no tak jak mówię, połknęłam tą książkę, ale z drugiej strony jest to temat kontrowersyjny, jest to temat nie wcale taki oczywisty. Powiedz proszę, jak się zainteresowałaś tematyką cyborgów, tematyką na styku właśnie z medycyną, ale też z takimi wątkami właśnie dosyć, no powiedzmy, no nietuzinkowymi? To kilka czynników się niewątpliwie na to nałożyło. To znaczy moje zainteresowanie medycyną, bo ja jestem dziennikarką głównie o specjalności medycznej, więc to zawsze mnie rajcowało. To, co dzieje się na styku medycyny i technologii, szczególnie kiedy można to obserwować niejako od środka. W Dolinie Krzemowej dzieje się bardzo dużo, jeśli chodzi właśnie o tego typu innowacje. Dolina Krzemowa to już nie tylko IT i wysokie technologie związane z internetem, to jest bardzo dużo biotechnologii, no i oczywiście ta trzecia nóżka, żeby powołać się na klasyka, na trzecią nóżką w Dolinie Krzemowej jest
energia ze źródeł odnawialnych i wszystko, co z tym związane. Więc ja podglądałam to, co dzieje się w medycynie. Również dzięki mojemu znajomemu Polakowi, który osiągnął tam niebywały sukces, właściwie globalny, i teraz jest nie tylko kapitalistą inwestycyjnym, ale też sponsoruje katedrę biotechnologii na jednym z lokalnych uniwersytetów, pracują nad sztuczną trzustką. I to połączenie medycyny i techniki i technologii, czyli z jednej strony nanowłókien, a z drugiej strony komórek macierzystych i tworzenie z tego czegoś, co może nam ratować życie, to niewątpliwie było coś, co zadzierzgnęło moje zainteresowanie i od tego się zaczęło, a potem był zbieg okoliczności w postaci spotkania na plaży pierwszego mojego cyborga, który miał wszczepione w opuszki palców magnesy niewielkie, dzięki którym czuł pole elektromagnetyczne, a potem spotkanie z kandydatem na prezydenta amerykańskiej partii transhumanistycznej i potem, tak jak Alicja w Krainie Czarów, zaczęłam wpadać w tą cyborgiczną, zajęczą, króliczą norę coraz głębiej i głębiej, a potem stałam się fanką cyborgów. To super, bardzo fajnie, że właśnie twoja opowieść jest tą opowieścią z pierwszej ręki, że opowiadasz historię osób, które sama spotkałaś, że widać, że czujesz i w pewnym momencie właśnie głęboko jesteś z tymi ludźmi, ale posługujemy się z tym sformułowaniem cyborg, a ono nie jest jednorodne. I w książce opisujesz różne typy osób, które dzisiaj można pod ten parasol cyborgów wstawić, a mogłabyś troszkę naszym widzom przybliżyć, na jakie grupy się dzielą w ogóle zwolennicy tego tematu? Wielkie dzięki za to pytanie, bo to bardzo ważne. I ty, Jowita, właśnie jak zacznę gdzieś za wysoko odpływać w te rewiry specjalistyczne, to ciągnij mnie za nogi z powrotem, bo tak, oczywiście, ja mówię cyborgi, dla mnie to już jest naturalne. Natomiast bardzo często jest to pojęcie, które nie jest dobrze rozumiane. Bardzo często myli się cyborga z robotem, cyborga z androidem. Cyborg to człowiek, który udoskonala się, wzbogaca się przez wszczepianie technologii różnego typu, po to, by rozszerzyć sobie zmysły, po to, by być silniejszym, lepszym, szybszym, żyć dłużej, ale to ciągle są technologie na usługach człowieka, a nie jak w przypadku robotów czy androidów, które są po prostu maszynami wyposażonymi w sztuczną inteligencję. W ramach cyborgów no, mamy też podgatunki, podgatuneczki i subkultury i tak jak z każdą grupą społeczną, bo cyborgi już można do takowej zaliczyć, zaczynają się podziały, więc mamy grindersów lub grindersów, w zależności czy wymowa jest amerykańska czy brytyjska, to są ci, których często się określa jako złomowych cyborgów, czyli ci, którzy są bardzo tacy hardkorowi, używają niezwykle rudymentarnych części metalowych czy plastikowych, często pozyskując je ze starych komputerów, ze starych jakichś tam urządzeń elektronicznych, po czym robiąc tego takim jak Adam Słodowy czy MacGyver, urządzonko, które sobie wszczepiają w różnych celach, tak jak wspomniałam. Są wśród nich biohakerzy, to ci, którzy niekoniecznie myślą o tym, żeby zespolić się gładko z maszyną, i być komórkowo-metalowym tworem, bardziej kombinują od strony medycznej, od strony genetycznej, a jeżeli już wszczepiają sobie jakieś części metalowe, to właśnie po to, by na dłuższą metę, na dłuższy czas funkcjonować jako właśnie zmienione stworzenia genetyczne. Bo teraz majstrowanie genetyczne we własnym DNA naprawdę jest bardzo proste. Uczą w szkole, mamy metodę CRISPR, można sobie poradzić w takich prostych sprawach, nawet bardziej
To wszystko oczywiście po co? Tak naprawdę, jeżeli patrzymy, jeżeli mówiłaś, Jowita, o tym parasolu, tym parasolem byłaby technoewolucja, czyli przekonanie cyborgów, że już nadszedł taki czas, że możemy sami sobie przyspieszać ewolucję, że nie jesteśmy zdani na naturę, która decyduje za nas, w którą stronę pójdzie ta modyfikacja naszego kodu genetycznego, że my możemy to zrobić, że my rzeczywiście jakoś jesteśmy równi Bogom, a być może nawet lepsi. No właśnie, z tyłu w książce jest takie ciekawe zdanie. Yuval Noah Harari zapowiada narodziny nowego gatunku ludzi bogów w swojej książce Homo Deus, a Magda Gacyk już spotkała jego przedstawicieli. Magda, tak off the record jedno pytanie. Czy oni są bardziej dumni z tego sformułowania cyborgi, czy raczej uważają to za swego rodzaju takie napiętnowanie, może nawet trochę lekko obraźliwe? To jest ciekawy wątek, bo do jeszcze niedawna, do jeszcze paru lat wstecz, cyborgom wcale na jakimś takim rozgłosie medialnym czy głaskaniu przez opinię publiczną nie zależało. Oni chcieli robić swoje i nie tylko na takim indywidualnym poziomie, ale też zależało im, żeby i nadal im zależy, żeby technologie trafiły pod strzechy, żeby każdy miał dostęp do tych najbardziej zaawansowanych technologii, nie tylko bogaci, nie tylko ci, którzy mieszkają gdzieś Dolina Krzemowa czy Pierwszy Świat, ale wszyscy. Więc im tu zupełnie nie robiło, czy ktoś ich pochwali, czy niektórzy to nawet troszeczkę może się pławili w tej niesławie cyfrowych frików, może troszeczkę nawet byli dumni z tego, że no proszę, o, tutaj szacuneczek, tu trochę połączony ze strachem, a czasami z obrzydzeniem, ale nieważne, jak to się mówi, nieważne jak mówią, byle po nazwisku, więc im to naprawdę nie wadziło i nie wadzi, bo dopiero od paru lat część z nich zdała sobie sprawę, że jeżeli jednak chcą jakoś posunąć nurt cyborgizmu do przodu, no to muszą wejść w dialog i muszą wejść w przestrzeń publiczną. Muszą zacząć się z tym mainstreamem jakoś komunikować i jakoś im siebie tłumaczyć. Czy to nie jest zabawa tylko dla bogatych, prawda? Jak mówiłaś o Grindersach, to oni, no mówiłaś, wyszukują w przeróżnych miejscach te części, powiedzmy, zamienne, które sobie potem stosują, więc to nie jest tak, że trzeba być bardzo zasobny w portfel, żeby móc sobie pozwolić na różnego rodzaju modyfikacje, bo ja też widzę taki podział, który jest trochę ideologicznie i dla zabawy, albo dla, powiedzmy, jakiegoś wyróżnienia siebie, ale wśród cyborgów mamy też ludzi, którzy borykają się z jakimiś problemami zdrowotnymi i wówczas ta cyborgizacja w tym obszarze im pomaga, prawda? Absolutnie i myślę, że tak naprawdę u podstawy różnych ich działań kryją się tak naprawdę głęboko ideologiczne pobudki i te oczywiście te ideologiczne mogą być też o charakterze medycznym, czyli chcemy sobie pomóc, wiemy, że musimy przekraczać swoje bariery, swoje niedoskonałości, swoje ułomności i próbujemy coś z tym zrobić, nie tylko zdać się na opiekę medyczną. Wśród takich osób jest jeden z najsłynniejszych biohakerów, Josiah Ziner, który no, był przez jakiś czas ścigany przez FBI jako ten biohaker, który uczył niebezpiecznych rzeczy, mianowicie wszczepiania sobie w skórę genów fluorescencyjnych ośmiornicy, znanej ze zjawiska bioluminescencji, więc on był
naukowcem NASA, zrobił doktorat, zaczął pracować nad kolonizacją kosmosu i któregoś dnia wrócił w swoje regiony rodzinne i jego wujek, a to bardzo ubogi region, gdzieś tam w środkowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych, jego wujek, który miał rozrusznik serca, stracił kilkanaście miesięcy wcześniej ubezpieczenie medyczne, nie miał pieniędzy na wymianę baterii. Z prywatnej kieszeni kosztowałoby to około 10 tysięcy dolarów, absolutnie zawrotna suma. I on poprosił Josiah, żeby ten naukowiec w końcu gdzieś tam, myślący o tym, żeby zdobywać inne planety, żeby mu pomógł, żeby mu tę baterię wymienił. Powiedział mu, słuchaj chłopcze, wystarczy mnie rozkroić tutaj, tu zobacz, są blizny, to nie jest takie trudne, a potem wymienić. I dla Josiah był taki szok, taki dysonans poznawczy między tutaj, nie wiem, odkrywamy i zdobywamy kosmos dla ludzkości, a tu jedną z najbliższych osób, która nie była w stanie utrzymać się przy życiu bez dużych pieniędzy, że ciepnął tą całą NASA i został biohakerem. A z drugiej strony jest Peter Scott Morgan, Brytyjczyk, jeden z bardzo znanych specjalistów od robotyki, który postanowił zostać tak zwanym stuprocentowym całkowitym cyborgiem. Czyli kimś, kto liczy na to, że uratuje sobie życie, nie tylko przedłuży, ale uratuje dzięki cyborgicznym dostawkom. Doktor Scott Morgan choruje na ALS, zwany chorobą Lou Gehriga, czyli stwardnienie zanikowe bąbli, jedna z chorób neurodegeneracyjnych. I już miał wiele operacji. Jest w większości sparaliżowany, ale żyje, wbrew wszystkiemu żyje. Teraz trochę pandemia przykróciła te jego chęci, bo na razie mówią, dobrze, poczekajmy jeszcze z kolejnymi cyborgicznymi implantami, to nie jest na to czas. Ale jeszcze jest jedna ważna rzecz, kiedy mówiłaś, Julita, o ideologii. Ideologia i te, jak mówiłaś, te ideologiczne przesłanki, to jest jeszcze jedno. Od początku pojęcia cyborgizm, czyli lata 80., jakaś począteczek lat 80., już próbowano stworzyć wokół tego myśl, akademicką myśl. I tutaj muszę powiedzieć wam wszystkim, bo to jest myśl, która mi też towarzyszyła już na kilka dni przed tym spotkaniem. Z jednej strony rozważałam, jak tu wam opowiedzieć o tym wszystkim, co się dzieje na polu cyborgizmu, transhumanizmu w Dolinie Krzemowej, a z drugiej strony, i to ja bym powiedziała, że to taki kognitywny dysonans albo kognitywna schizofrenia z mojej strony. Z jednej strony ta myśl wybiegała daleko w przyszłość, właśnie o opowieści o cyborgach, a z drugiej strony tkwiła i tkwi bardzo mocno w teraźniejszości, a nawet przeszłości w związku z tym, co się dzieje w tej chwili w naszym kraju. I że trudno nie myśleć dwutorowo, dwufazowo. Z jednej strony myśleć, jak trudno cyborgom przekonać ludzi do każdej najdrobniejszej zmiany technologicznej, która budzi to, co socjologowie nazywają paniką moralną, a z drugiej strony zobaczyć, jak łatwo cofnąć nas wszystkich stulecia do tyłu z różnymi pomysłami, jak w ostatnich dniach. A potem sobie pomyślałam, że naprawdę nie można się poddawać i oczywiście cyborgizm nie jest lekiem na całe zło. Ale w cyborgizmie bardzo podkreśla się rolę kobiety. I wbrew temu, że to faceci są tymi, którzy sobie wszczepiają wszystko, to na ogół panowie idą na pierwszy front walki cyborgicznej, ale to panie jak gdyby tworzą
ten kształt cyborgizmu, bo bardzo często od lat 80. mówi się, że cyborg tak naprawdę ideologicznie jest kobietą, bo to jest nowy konstrukt, nowy twór i to taką kobietą, powiedziałabym, feministyczną, bo mówi się, że kobiety wymyśliły cyborga, tego ideologicznego, ten konstrukt w takiej formie, żeby już nie być przypisanymi do tych ról społecznych, czy płciowych, czy niektórzy powiedzą biologicznych, tu można by się spierać. Wreszcie wyzwolą kobiety z tego jarzma dotychczasowego, że kobiety będą mogły wybrać sobie jakąkolwiek rolę, jakąkolwiek funkcję, jaką będą chciały i że to właśnie zapewnią im procesy cyborgiczne. W książce jest mnóstwo wątków, które są niesamowicie ciekawe, bo nie tylko mówisz w pewnym momencie o ludziach cyborgach, ale jest też wątek o wadach cyborgach, prawda? Może kawałeczek wątku o tym karaluchu, żeby zachęcić jeszcze bardziej. My tylko uszczkniemy trochę, bo chciałybyśmy, żebyście przeczytali książkę. Ja jeszcze w ogóle tak off the record, Magda, bardzo Ci dziękuję za napisanie tej książki, bo ja się tak strasznie cieszę, jeśli jest jakakolwiek książka technologiczna wydana najpierw po polsku, to się tak bardzo rzadko zdarza, więc dla mnie ogromna przyjemność. O karaluchach. O karaluchach. Tak, więc nie powiemy. Ja zresztą staram się tutaj tak troszeczkę mówić nie o treści książki, ale troszeczkę obocznie, bo to, co jest w książce, to mam nadzieję przeczytacie. Bardzo, bardzo też by mi na tym zależało, żeby poznać cały ten świat, ale to, co się dzieje, a czego nie zdołałam opisać, albo nie opisałam tak bardzo dokładnie, bardzo szczegółowo. O karaluchach rzeczywiście pisałam, bo karaluchy, cyborgi funkcjonują w różnych wymiarach w życiu człowieka. Człowiek podczepił przez ostatnie lata karaluchom różne rodzaje sensorów, silniczków, kamerek oraz innych aparacików, które powodują, że tak, karaluch może być świetnym detektywem, może, bo wejdzie tam, gdzie nikt inny nie wejdzie, a do tego jeszcze przetrzyma naprawdę wiele, bo wiadomo, że karaluch nawet bez głowy żyje 7 dni, bo w głowie ma tak naprawdę tylko otwór głębowy, albo może przeżyć bardzo długo, z 2 tygodnie, żywiąc się klejem z jednego znaczka. Więc jeżeli taki karaluch jest jeszcze dodatkowo elektronicznie wyposażony, to on może robić wszystko. Wyszukiwać bomby i ładunki wybuchowe, może śledzić, być szpiegiem XXI wieku, może być naszym przewodnikiem, może szukać ludzi po trzęsieniach ziemi, wchodzić w gruzowiska, a może być naszą zabawką, bo bym powiedziała, że na niektórych platformach, gdzie można kupić i sprzedać różne rzeczy, albo tylko kupić, nie będę tutaj żadnej kryptoreklamy uskuteczniać, ale jeżeli byście chcieli, to można sobie kupić taki sprzęt do karalucha. Czasami można nawet z karaluchem kupić, bo jest kilka odmian, a nawet tych takich, które się nadają do cyborgizacji i wtedy można przykleić ten taki pancerzyk z tymi różnymi czujnikami, no i można wytresować, nie tylko zresztą... Małżonka. Tak, ale oczywiście do cyborgizacji używa się nie tylko karaluchów, używa się modliszki, używa się na przykład meduzy, którym funduje się, to zabrzmi strasznie, ale żadna meduza w tym procesie nie ucierpiała, funduje się elektrowstrząsy meduzom, bo meduzy, jak wiadomo, one poruszają się pod wpływem własnej energii, własnych takich impulsów elektrycznych. A jeżeli da im się mały silniczek i kamerkę i jeszcze tam parę innych rzeczy,
i potem włączy się meduzę na odpowiednią częstotliwość, to ona do 3 razy szybciej potrafi się poruszać po oceanie i zbiera wszelkie dane na temat zanieczyszczeń. Więc takie cyborgiczne meduzy mogą nam niedługo bardzo pomóc w ratowaniu oceanów, jeśli chodzi o zanieczyszczenia. No i są cyborgiczne rośliny. Człowiek chętnie się dzieli z innymi gatunkami, powiedziałabym, swoją wiedzą, i są rośliny, które mają czujniki, gdzie sygnalizują na przykład chęć podlania przez człowieka, jeżeli zaczyna im być za sucho czy niedobrze, to one to komunikują w ten sposób. Także są całe światy, bym powiedziała, fauna i flora może być coraz bardziej cyborgiczne. Właśnie. I dotknęłyśmy, bo oczywiście będziemy sobie skakać, myślę, radośnie po takich tematach z jednej strony kontrowersyjno, powiedzmy, tabloidowych, do takich ważnych i poważnych tematów, bo trochę ten świat jest zlepkiem obu, prawda? Teraz trochę może na poważnie, bo cyborgi dużo eksperymentują jednak na sobie z rzeczami, które potem w bardziej masowej formie i takiej przepracowanej formie będą w stanie ratować ludzkie życie. Już dzisiaj właśnie powiedziałaś o stwardnieniu zanikowym bocznym, ale to są wszelkiego rodzaju protezy, czy też na przykład implanty. No, dużo się mówi, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, po kolejnym sławnym wystąpieniu Ilona Muska, i o tym, co się dzieje w Neuralinku, ale też tak naprawdę nie jest tajemnicą, że te wszystkie brain computer interface projekty, czyli połączenia mózgu ludzkiego z komputerem, dzieją się w każdym większym departamencie obrony we wszystkich możliwych krajach, ale też oczywiście we wszystkich big techach. Czyli to, co się, jak będziemy mogli pomóc osobom chorym na Alzheimera czy Parkinsona, prawda? Może trochę tego wątku dotknijmy, Magda, bardziej medycznego, czyli z twojej tej drugiej specjalności. Bardzo, bardzo chętnie. Ja tylko mała dygresja na zasadzie didaskaliów. No, widzę, że przybywają nam cały czas. Witam bardzo serdecznie i widzów i z Polski, i z Islandii, no i z Doliny Krzemowej, ale w ogóle z Kalifornii. Bardzo serdecznie. Jeśli chodzi o cyborgizm taki stricte medyczny. Tak. Bardzo szeroki temat i bardzo ważny temat, bo to jest w to, co ja bardzo wierzę, jeśli chodzi o świetlaną przyszłość cyborgizmu. I tu chciałabym powiedzieć, jeśli chodzi o moje osobiste przekonanie, wszyscy będziemy kiedyś cyborgami. Naprawdę wszyscy. Jesteśmy w samym środku szalejącej pandemii. Czym innego są respiratory niż takim cyborgicznym przedłużeniem, bez którego nie moglibyśmy oddychać? To jest technologia, która nam ratuje życie. Nie natura, tylko technologia. Rozruszniki serca, implanty ślimakowe, masę urządzeń medycznych, które jest wszczepianych, tylko nie nazywamy tego cyborgizmem, bo cyborgizm czy cyborg powoduje tą taką, czasami bym powiedziała, bardzo reakcję naszego gadziego mózgu, że coś dziwnego, lepiej z daleka. Protetyka i cyborgi, jeśli chodzi o kończyny, to poszła do przodu w ostatnich dekadach w sposób niewiarygodny. Niedużo się działo przez całe wieki, żeby nie powiedzieć tysiąclecia, a protezy bardzo takie proste, rudymentarne protezy kończyn, no to mamy już w starożytności i to nie tylko ręki, nogi, ale też szczęki. I to wszystko w tej chwili jak gdyby nabrało przyspieszenia. Mamy te bardzo zaawansowane technicznie protezy medyczne, które dają nam
ogromną szansę na dodatkowe funkcje. To są ci, którzy mają jeden właśnie z Jason, z moich znajomych cyborgów, którzy mają kończyny wyposażone w różne narzędzia, zamiast dłoni, zamiast palców. On jest najszybszym pałkarzem świata, ponieważ swoją rękę protetyczną może nastawić na dowolną szybkość, może mieć do 12 pałeczek do perkusji w ręku. Był fantastycznym perkusistą przed wypadkiem i amputacją przedramienia. Jest jeszcze lepszym, bijącym rekordy bębniarzem, który koncertuje i którym myślał, że jego kariera muzyka się skończyła bezpowrotnie. Tak, Są ci, którzy biegają, prawda, teraz najszybciej. No i to są ci, jak Jowita wspomniałaś, którzy mają za zadanie bycia tymi superżołnierzami. To są te zewnętrzne egzoszkielety, tak, które mają ze zwykłego piechura zrobić jakiegoś no, terminatora. Przy czym tu oczywiście adnotacja, terminator nie jest cyborgiem, terminator jest robotem z tkanką skórną powleczoną na ciało. To takie a propos terminologii. Natomiast jeszcze chciałabym. Bo tutaj poruszyłaś ważny wątek Ilona Maska. No to ja powiem. Proszę. Elon Musk, który naprawdę napracował się w ostatnich latach bardzo, żeby zasłużyć sobie na miano, a cieszy się tą reputacją od ładnych paru lat, największego dupka Doliny Krzemowej. Ma rzeczywiście firmę Neuralink, która zajmuje się technologią implantów mózgowych. To jest technologia, którą na Uniwersytecie Stanforda wykonuje się podczas operacji od prawie 30 lat. Nihil novi sub solum, naprawdę nie ma czym się tak bardzo ekscytować, oprócz tego, że on niewątpliwie jest niezwykle utalentowanym Marketingowo. marketingowcem i wybitnym technowizjonerem. Nie można mu tego odebrać. Ale tutaj chciałabym powiedzieć, że to naprawdę nie jego zasługa, ponieważ światła Jupiterów zostały skierowane na niego, kiedy on ogłosił, że tam w tym Neuralinku, tam się naprawdę dzieje i to będzie przełomowe. No to ci biedni lekarze, którzy implanty mózgowe wszczepiają chorym na Parkinsona, na inne choroby neurologiczne powodujące drżenie ciała, no to oni zostali odarci z zasług, które im się naprawdę należą. Także znowu, to też jest ważne, żeby powiedzieć, że implanty mózgowe, ja wiem, że to jest jeden z takich głównych straszaków teraz, że właśnie skakują nam mózgi i tak dalej. Ale to naprawdę w większości wypadków, po pierwsze, nie jest rzecz nowa, po drugie, nie jest nic nadzwyczajnego i zanim zacznie nam to zagrażać, to jeszcze upłynie wiele, wiele wody w technologicznej rzece. Tak, ja nawet pamiętam, że przy którymś z naszych Singularity University eventów gdzieś w Europie miałam okazję słuchać jednego z, tak, dr Divi Chander, która opowiadała właśnie o przyszłości medycyny i pokazywała fragmenty z takiej operacji, mówiąc rzeczywiście, że od kilku lat są wykonywane, to był właśnie pacjent cierpiący na Parkinsona, było niesamowite, bo dokładnie operacja była robiona, on był przytomny z miejscowym znieczuleniem i widać było, jak po prostu ustaje drżenie, kiedy implant był ustawiony. To było niesamowite doświadczenie. Tak, ale jest mnóstwo tych tematów i wątków z cyborgami. Znowu taka może ciekawostka teraz pytanie, no bo jednak te rzeczy wszystkie, które oni sobie implantują,
w momencie, kiedy stajemy się cyborgiem, trzeba mocno pamiętać o tym, że warto dbać o części zamienne, prawda? I jeżeli myślisz, że oni się tym przejmują w ogóle? To było trochę podchodzenie. To się mylisz, to się mylisz. Oni, ja ich czasami nazywam agronautami technologicznymi, dlatego że oni tak jak Jason z tymi swoimi 52 czy 3 braćmi superherosami ruszył po złote runo, tak oni też są gotowi naprawdę na duże poświęcenia. Więc kiedy ja mówię, no ale zaraz, zobacz jak często zmieniają i aktualizują na przykład modele smartfonów. Ta technologia, pamiętasz kiedyś były dyskietki, pamiętasz kiedyś było coś tam, tego już nie ma, nikt nie pamięta, a ty masz to wszystko w środku. I oni mówią, że zdają sobie sprawę, ale liczą na to, że te ich próby, te ich eksperymenty w końcu doprowadzą do jakiejś hybrydy między takim całkowitym cyborgiem, taki, który ma w sobie technologię, a cyborgiem, tak zwanym cyborgiem ubieralnym. Takim, który może te technologie z siebie ściągnąć i być cyborgicznym wtedy, kiedy tylko mu się to przydaje. A kiedy nie, to tak jak zbroję rycerz odkłada tam gdzieś na bok, aż do kolejnej bitwy, tak samo cyborg tak może. Natomiast część z nich ma kolektywy czy startupy technologiczne. I oni mają jakąś tam pulę tych szaleńców, którzy wszczepiają sobie. I ja pamiętam, jak obserwowałam parę lat temu na początku, jak obserwowałam, jak wszczepiają strasznie niewygodne, duże, wydawałoby się, i ta skóra, która tam musiała się goić długo i czasami wkradały się infekcje i to bardzo poważne. I oni mówili, dobra, nie szkodzi, następny model będzie mniejszy. Ja z moim takim zachowawczym podejściem to trudno mi było zrozumieć, ale z jakichś powodów oni są gotowi i jeszcze. Tak, bo rzeczywiście oni są pionierami i oczywiście z jednej strony opinia publiczna przygląda się temu, jak zresztą często w książce piszesz o tym, z jakimś takim do nich, powiedzmy, obrzydzeniem, ale taką chorą trochę fascynacją, a z drugiej strony są to w pewnym sensie osoby, które są pionierami postępu technologicznego w taki sposób, że dzisiaj oni na sobie dobrowolnie wypróbowują pewne rzeczy, które potem rzeczywiście przydadzą się na przykład osobom, które potrzebują tego zdrowotnie. Ja też pamiętam moje doświadczenia, też mam doświadczenia z cyborgiem, bo wśród jednym z naszych speakerów w Digital University, z którym pracujemy, jest węgiersko-brytyjski ekspert od protetyki, od protez właśnie, Georgi Lewaj, który w wyniku bardzo ciężkich powikłań po chorobie utracił nogę i obie ręce. I to jest piękny na przykład przykład tego, jak można z takiej ułomności zrobić wartość dla całego swojego życia, bo on wyjechał z Węgier, poszedł na studia, dostał stypendium i zajmuje się w ogóle protezami, pracuje na przykład nad protezami do gier, tak żeby młodym ludziom, którzy właśnie utracili kończyny, żeby trochę tak jak z tym człowiekiem, z tym pałkarzem, tak, że z jednej strony mogło się tu jego życie skończyć, a z drugiej strony ta proteza dała mu całkiem nowe możliwości i w ten sposób stał się w pewnym sensie turbo człowiekiem, prawda? Więc ten
Ten wątek jest bardzo interesujący, że rzeczywiście to jest taka forpoczta technologii i z jednej strony myślę, że ty będziesz pewnie pierwsza, żeby ich bronić pod tym względem, że to nie są dziwadła w wielu przypadkach, że to są ludzie, którzy dobrowolnie pozwalają, bo kochają technologię, bo chcą być częścią postępu technologicznego, ale jednocześnie dają ogrom materiału naukowego, prawda? Absolutnie, są tymi pionierami na polu, na które mało kto chce wejść, bo to jest czasami pole minowe. Ale ja też mówię tak, jak są ci, którzy nie mogą zrozumieć himalaistów, wspinaczy, bo mówią, po co się drapać tam, gdzie cię nie swędzi, po co się pchać, gdzie to nie... Można na to patrzeć, można siedzieć w tej swojej nietce, i tym stawiku, który będzie się stawał z czasem coraz bardziej zatęchły i coraz bardziej będzie ta woda w nim stała i się nie ruszała, a można wypłynąć przestwór oceanów, tak? Ci, którzy odkrywali kolejne dla Europejczyka lądy i kontynenty, no to też płynęli gdzieś tam zupełnie w nieznane i cyborgi też gdzieś idą w nieznane. Tutaj Walter z Reykjaviku pyta się, czy jest jakaś technologia, której im zazdroszczę, czy chciałabym jakiś zmysł uzupełnić. Więc to jest właśnie to, że ja kiedy patrzę na nich i widzę, jak eksperymentują, jak dokonują rzeczy, których nikt inny nie chciałby dokonać i które czasami się kończą spektakularnym sukcesem, a czasami spektakularną porażką, to sobie myślę, że właśnie ta część, ten obszar cyborgiczny, jak rozszerzanie zmysłów, czyli widzenie nocne, czyli poczucie magnetorecepcji i echolokacji. To jest coś, czego bym u siebie nie wykluczyła, chociaż jestem tchórzem strasznym, jeśli chodzi o jakieś wplatanie sobie czegoś tam, tak? Podziwiam, ale stoję z boku i obserwuję, ale może właśnie te magnesiki, dzięki którym czuję się, jak się przechodzi, czuję się zmiany natężenia pola elektromagnetycznego, co jest podobno bardzo sympatycznym odczuciem, pod warunkiem, że się nie przechodzi blisko transformatora, bo wtedy robi się mniej przyjemnie, bo troszeczkę telepie. Więc to jest to i ja naprawdę jestem absolutnie przekonana, że cyborgi wniosą dużo do rozwoju ludzkości, do postępu. Chociażby dlatego, że o tym jeszcze nie rozmawiałyśmy, bo tak jak wspominałaś, tu jest od groma różnych obszarów, o których można dyskutować. Cyborgi są częścią ruchu, ideologii, myśli, która się nazywa transhumanizmem i która to myśl coraz bardziej popularna, coraz łatwiej też przyswajalna dla szerszego grona. Ta myśl mówi o tym, że powinniśmy starać się być jak najlepszą wersją siebie, nie w takim znaczeniu jednostkowym, psychologicznym, tylko jako gatunek. My musimy starać się przekraczać właśnie kolejne ograniczenia, chociażby w długości naszego życia. W XX wieku, na początku średnia wieku była 48 lat dla mężczyzny, 51 dla kobiety. Pod koniec XX wieku 74 dla mężczyzny, 80 dla kobiety. Można skokować, oczywiście jeszcze daleko nam do Matuzelema, który żył 969 lat, ale być może jest to trochę bardziej legenda niż biblijna kronika, na której podstawie powinniśmy się wzorować. Ale na pewno ten wątek, bo oczywiście nie chcę rozpoczynać tutaj dyskusji o longevity, o całym tym wątku długowieczności, myślę, że to możemy sobie na spotkanie kolejne, jeśli zrobimy jeszcze jedno
zobaczymy, jak popularne będzie to, ale wygląda, że jest bardzo, to zrobimy sobie taką dobitkę o długowieczności, bo to jest wątek, który nam uruchomi dużo innych wątków, ale ten health span, prawda, czyli jak dobrze nam się żyje, bo dzisiaj to jest tak, że my im jesteśmy bliżsi tej śmierci, tym jej bardziej pragniemy często, bo ta końcówka życia w ogóle nie jest fajna. A w momencie, kiedy nawet nie wydłużymy specjalnie tego życia w ciągu najbliższych, powiedzmy, 10 czy 15 lat, choć myślę, że wydłużymy, ale nawet powiedzmy, ale jakość tego życia znacząco wzrośnie, tak? W Dolinie Krzemowej jest modne to sformułowanie 100 is new 60, czyli że dążymy do tego, żeby stulatek, nie że tylko dożywam 100 lat, ale dożywam 100 lat w takim zdrowiu, że się czuję jak 60-latek czy 55-latek, tak? I to jest ten case, prawda? I tu też ma dużo do powiedzenia. Tutaj tak, i to... I tutaj wchodzą te tak zwane na arenę bardziej lightowe cyborgi, czyli takie, które uważają, że niekoniecznie trzeba zaopatrzyć się w części maszynowe, niekoniecznie trzeba stać się choćby częściowo automatonem, ale wystarczy właśnie, znaczy wystarczy, to czasami też jest bardzo inwazyjne. Wystarczy no, jednak brać się za bary z własną biologią i dokonywać tego biohackingu. I ten biohacking ulubiony przez cyborgów to są różnego rodzaju suplementy i nootropiki. Nootropiki to jest ta część suplementów, ale także farmaceutyków, która pozwala nam na lepsze myślenie. Najprościej rzecz ujmując, bo tu znowu my tutaj pewne pojęcia czy definicje upraszczamy z konieczności, bo nie mamy za bardzo czasu, żeby wyjść zbyt głęboko. Nootropiki dają krótszy czas reakcji, szybsze przebodzenie, dłuższy czas koncentracji. Z nootropików korzystają nie tylko cyborgi, ale też często młodziaki, studenci na kampusach. Są już uniwersytety, które początkowo zakazały nootropików swoim studentom. Teraz troszeczkę się wycofują z tego, bo wiadomo, że wtedy ich wyniki akademickie mogą cierpieć. To może wpłynąć na pozycjonowanie danej uczelni. Ale cyborgi pracują nad tym, żeby stworzyć różnego rodzaju receptury na nootropiki, różnego rodzaju suplementy, które pozwolą być pełniejszym, lepszym, zdrowszym homo sapiens. I znowu, czasami, ponieważ nie ma leku, nie ma też suplementu bez efektów ubocznych. Więc oni próbują na sobie i czasami źle się to kończy, powiedzmy sobie. Kończy się jakąś tam chorobą, no, oczywiście okresową, oni wychodzą, jakąś muszą na detoks takich chwil, żeby jednak, ale próbują i to jest... I to też im się chwali, chociaż tu oczywiście jest to rzecz kontrowersyjna, powiedzmy sobie, to nie ma co ukrywać. Takie eksperymentowanie na sobie, jeśli chodzi o rozmaite dawkowanie różnych farmaceutyków, nootropików, suplementów, ale także substancji halucynogennych, w Dolinie Krzemowej to jest teraz naprawdę, ty Jowita wiesz doskonale będąc, że teraz wrócono do tego, co zaniechano w latach 60., czyli pracami bardzo szeroko zakrojonymi nad tak zwanymi mikrodozami, mikrodawkowaniem substancji halucynogennych, to mogą być grzybki, to może być kwas, to może być kaktus, czyli wszystko od LSD przez peyotl, ayahuaskę, właściwie pełne spektrum, ponieważ w małych dawkach to zwiększa nam pracę mózgu i zwiększa nam kreatywność. W latach 60. zaniechano w Stanach Zjednoczonych tych badań ze względu na tak zwaną war on drugs, czyli po prostu
nagłą ofensywę i jak gdyby niemalże prohibicję, jeśli chodzi o narkotyki ze strony rządu federalnego. Po dekadach można powiedzieć, że ta wojna jest przegrana. I Biały Dom się z tego od paru lat zaczyna wycofywać, bo wiadomo, że to nie przynosi skutków, ale przynosi skutki w postaci tego, że cyborgi, ale też naukowcy mogą pracować nad takimi substancjami, które spowodują, że będziemy znowu uproszczenie inteligentniejsi. Chociaż z drugiej strony jest coś takiego, co się nazywa efektem Flynna. Efekt Flynna to jest to, że jednak zauważono, że z pokolenia na pokolenie, od kilku dekad, od bodajże 6 dekad, jesteśmy coraz inteligentniejsi. IQ rośnie nam od 10 do 14 punktów, co jest, bym powiedziała, całkiem przyzwoitym efektem, więc nasza ewolucja jakoś dzięki technologiom, dzięki postępom w szeroko pojętej nauce, również tej cyborgicznej, postępuje. I jeszcze ważna rzecz, bo my tu, zauważ, Jowita, mówimy troszkę o medycynie, troszkę o takiej, o technologii, mówimy o tych mainstreamowych badaniach i innowacjach, mówimy o cyborgicznych innowacjach, to niekoniecznie, słuchajcie, to niekoniecznie jest oksymoron. To wcale nie musi się wykluczać. Dlatego, że bardzo często, może nie powinnam używać słowa bardzo często, ale zdarza się, że cyborg, który ma na swoim koncie jakiś wynalazek, zaczyna cieszyć się zainteresowaniem kapitalistów inwestycyjnych, którzy tu kapitaliści są gotowi wyłożyć jakieś fundusze, żeby pomóc mu w rozwoju, albo wręcz już pomóc mu wystartować. I nagle on startuje i z cyborga, tego frika, dziwoląga, outsidera, nagle staje się tak, szanowanym startuperem, biznesmenem. Wszystko to jest ta cienka granica, bo w Dolinie Krzemowej tak naprawdę wydarzają się bardzo dziwne rzeczy, które nie miałyby szans na wydarzenie się gdzieś tam indziej. I czasami są to naprawdę fantastyczne scenariusze rodem science fiction, a jednak one dochodzą do skutku. Więc tak samo jest z cyborgami. Jeżeli pozwoli im się czasami rozpostrzeć te ich robotyczne skrzydła, a jeden z moich ukochanych cyborgów, Rich Lee, on pracuje w tej chwili nad tym, żeby tutaj przy mięśniach pleców, gdzieś tam, tu deltoidy, tu coś tam, jednak tak implanty wszczepić odpowiednio, żeby ruszając tymi mięśniami i rękoma, żeby można było latać. Wow, to jak już idziemy w takim kierunku, a zbliżamy się do 21, więc wątek ten może się pojawić. Masz w swojej książce, akurat otworzyłam na tej stronie, nie wiem jak brzmi pytanie, ale wiem, że odpowiedź brzmi seks, jak powiedział Woody Allen. Porozmawiajmy o tym wątku, który też jest wcale nie marginalny, prawda? Ja nawet powiem szczerze, że jak opowiadam o nowych technologiach, często w szkołach, pojawia się pytanie, czy ludzie będą brali śruby z robotami, więc ten wątek jest interesujący dla wszystkich grup docelowych. Powiedz, Magda, powiedz troszkę o tym obszarze, tak? Jak to, czy cyborgizm w ogóle w tej tematyce seksu się on wchodzi? Wiem, że też eksplorowałaś temat, bo jest cały rozdział w książce o tym, więc trochę powiedz nam o rąbka tajemnicy uchyl. Więc, bo tak, cyborgizm tak naprawdę dotyka właściwie już niemalże każdą dziedzinę życia. Mówiłyśmy tutaj o cyborgach w wersji tej ludzkiej, mówiłyśmy o cyborgicznych zwierzętach, mówiłyśmy o cyborgicznych roślinach nawet. Tutaj zauważyłam pytanie, jak to właśnie z roślinami, cyborgami.
To jest jeszcze w dość podstawowej fazie rozwoju i po prostu są rośliny wyposażone w czujniki na ogół, tak możemy powiedzieć, ale jest oczywiście też ten wątek cyborgizacji, który dotyczy seksu i relacji międzyludzkich. Bo jakżeby nie, bo to jedna z absolutnie podstawowych naszych funkcji życiowych i trudno, żeby tutaj to też nie zadziało się. Więc dzieje się, więc oczywiście przejście do takiego seksu cyborgicznego, wirtualnego odbywa się na kilku poziomach. To mogą być gadżety erotyczne, wyposażone w sztuczną inteligencję, też w takiej, no powiedziałabym, wersji jeszcze dość podstawowej, ale które na przykład mogą gwarantować kontakt na odległość, czyli jeden partner jest na przykład po jednej stronie oceanu, drugi po drugiej, ale mają gadżety erotyczne, które pozwalają na kontakt intymny przy pomocy oczywiście smartfonów i tak dalej, i jak gdyby kontaktu może zachodzić cała więź intymna, ale może być to też taka innowacja, jak właśnie jeden z tych moich cyborgów. Ja tutaj świadomie czasami używam tego zaimka dzierżawczego, moje cyborgi, czyli ci z cyborgów, których znam i z którymi się przyjaźnię. Rich Lee opracował coś, co nazywa się Lavtron 9000 i to jest wynalazek, któremu ja nie rokowałam. Powiem wam, że nie rokowałam specjalnie, bo wydawało mi się, że to jest zbyt szalony pomysł. Rich wymyślił implant, jest to, trzeba to wszczepić w męskie przyrodzenie, w nasadę penisa, wielkości 1/3 długopisu. W tej chwili to już jest któryś prototyp, na początku było to trochę większe. I taki implant funduje panom przyrodzenie, które jednocześnie staje się wibratorem, sterowanym przy pomocy smartfona albo właściciela implanta, albo jego partnerki. I to ja tak jak mówię, bardzo im kibicuję, bardzo jak gdyby jestem za ich różnymi pomysłami, ale to wydawało mi się takie już skazane na początku na niepowodzenie. Okazało się, że jest zainteresowanie najpierw, bym powiedziała paradoksalnie, zainteresowali się tym klienci z Ameryki Południowej, Latynosi, dla których to była szansa najwyraźniej, kulturowo można by było to tłumaczyć, chociaż oczywiście to jest bardzo taka, bym powiedziała, robocza teoria, że pozwalałoby im na bycie tymi latynoskimi, perfekcyjnymi kochankami. I nawet nie wystraszyło ich to, że przecież tego typu wynalazek może zostać zhakowany, że może naprawdę ktoś się dobrać do tego i wtedy to urządzonko w przyrodzeniu danego pana może wibrować nieustająco albo niezwykle szybko. Jednocześnie zainteresowali się tym inwestorzy. Także w tej chwili jest to już startup, który pracuje z pomocą medyków, lekarzy, ponieważ okazuje się, że prawdopodobnie, jeżeli to zostanie naprawdę sensownie dopracowane, to Lavtron 9000 będzie też środkiem zaradczym na problemy z erekcją. Więc zupełnie wydawałoby się nieprawdopodobnego pomysłu, wyrosło coś, co jest traktowane jako część biotechnologii, bardzo poważnie traktowane.
Magda, wydaje mi się, że jest, ponieważ ja mam jeszcze ze 20 pytań różnych, ale minęła już nam godzina naszej dyskusji, a widzę, że tu się dzieje na naszym czacie, co bardzo mnie cieszy, bo my tu jesteśmy dla Was, drodzy Państwo, więc ja tu jedno z ostatnich, ale bardzo mnie osobiście też interesuje odpowiedź na to pytanie, bo my rozmawiamy na temat humanity versus technology, człowiek versus technologia, kto wygra ten wyścig i tak dalej. Dużo się mówi o sztucznej inteligencji i oczywiście wzorując się na filmach science fiction jeszcze z poprzedniego wieku, wszyscy powiedzmy ignoranci w obszarze, ale też mnóstwo ludzi, którzy nie rozumieją jakoś mocno, na czym polegają te wszystkie technologiczne wynalazki, myślą o tym, że sztuczna inteligencja szybko nas zabije albo podporządkuje i tak dalej. I tu jest pytanie, które wydaje mi się ciekawa byłaby Twoja odpowiedź. Czy taki zupgrade'owany człowiek, scyborgizowany, będzie miał szansę na konkurowanie w różnych obszarach ze sztuczną inteligencją? Bo już dzisiaj wiemy, w czym sztuczna inteligencja jest zdecydowanie lepsza od ludzi, ale biorąc pod uwagę nasz mózg bez żadnych poprawek, prawda? Uh-huh. I teraz powiedz, co twoje cyborgi o tym myślą, co ty o tym myślisz? Jeśli chodzi o cyborgi, z którymi rozmawiałam na ten temat, to na razie są zupełnie spokojni. Na razie wydaje im się, że sztuczna inteligencja nie ma szansy zagrozić człowiekowi jako gatunkowi. I to patrzą na to w ten sposób. Albo myślą o tym w kategorii jeszcze nie ten czas, jeszcze nie jest to moment prawdziwej osobliwości technologicznej, czyli tej chwili, kiedy można powiedzieć, że sztuczna inteligencja przeskoczy naszą inteligencję, że oczywiście dzieje się to tak w przypadku sztucznej inteligencji, która ogrywa mistrzów w szach, w go, w inne tam bardzo skomplikowane gry, która tworzy muzykę, która jest, ja uwielbiam muzykę tworzoną przez sztuczną inteligencję, która tworzy sztukę, która jest malarską, która na razie jest straszna. Ja polecam wygooglowanie hasła malarstwo AI i potem obejrzenie paru. Więc z tego punktu widzenia oni myślą, że jeszcze nie. Poza tym to będzie taki wyścig. Z jednej strony będziemy usprawniać i uczyć sztuczną inteligencję, z drugiej strony będziemy sami się doprawiać i udoskonalać. I być może wcale nie będzie w tym konfliktu. Ja też bardzo często, kiedy mówię o tym, że sztuczna inteligencja niekoniecznie musi być tym takim demonem technologicznym, to przywołuję przykład Tesli i Ilona Muska i robota, który został zatrudniony przez niego do wydziubywania paproszków z tapicerki nowych samochodów. I to odbyło się z dużym hukiem takim marketingowo-promocyjnym. Robot do wydziubywania paproszków miał być tym właśnie takim bardzo precyzyjnym narzędziem, które wie co, gdzie, kiedy i jak. Po 3 tygodniach Elon Musk wyrzucił robota z pracy i przyjął z powrotem istoty ludzkie, które palcyma, tymi palcyma dłubały w tapicerce, bo okazało się, że jeszcze nie. To wszystko zależy od nas, tak naprawdę to wszystko zależy od nas i od naszych intencji i to jest coś, co ja często też przywołuję, że technologia sama w sobie nie jest ani zła, ani dobra. Jakie będą nasze intencje przy użyciu, co my będziemy chcieli z tym zrobić, to zależy od nas i to widać w przypadku sztucznej inteligencji, która jest nauczona różnych uprzedzeń, między innymi rasowych, tak? I to my to wszczepiamy. Nie nauczyliśmy się.
No i my możemy to zmienić, my możemy to przestawić. Tak, pamiętam moją dyskusję z jednym z takich też fajnych, mądrych ekspertów technologicznych, Mo Gawdat, zresztą przez wiele lat jedna z ikon Doliny Krzemowej, obecnie trochę po drugiej stronie, który w zeszłym roku opowiadał na naszej konferencji, że jeżeli chcemy wychować sztuczną inteligencję odpowiednio, to bądźmy dla niej jak rodzice hinduscy. Hindusi wyjeżdżają na drugi koniec świata, ale wszystkie pieniądze przesyłają swoim rodzicom, żeby tym rodzicom było dobrze. I nie bądźmy jak rodzice amerykańscy, którzy tak wychowują swoje dzieci, że na starość oddają ich do domów opieki. Więc raczej mówił, jeżeli chcemy, żeby sztuczna inteligencja była dobrze wychowana i nas nie zabiła na koniec, jak tą muchę natrętną, to bądźmy hinduskimi rodzicami zamiast amerykańskimi. To bardzo mi się podobało, ale trochę tak jest, masz tu rację. Magda, było jedno pytanie, które jest proste, podstawowe, ale fajne. Dla kogo jest ta książka? Jak ty myślisz? Dla kogo ją pisałaś? Dla kogo? Ja ją pisałam tak naprawdę dla tych, którzy może niekoniecznie stykają się na co dzień z tą terminologią, ale również dla tych. Przede wszystkim zależało mi na odczarowaniu cyborgów, na troszeczkę wybieleniu ich reputacji, bo wokół nich jest taki czarny PR bardzo często i pokazaniu, że oni są zwyczajnymi ludźmi. To było dla mnie i nadal jest niezwykle ujmujące w cyborgach, że tak naprawdę to są zwyczajni ludzie, którzy marzą, oczywiście mają te marzenia takie górnolotne czasami utopijne, ale próbują do nich zmierzać, próbują coś z tym zrobić, a z drugiej strony są tacy sami jak my, ze swoimi zaletami i wadami, ze swoimi fascynacjami, miłościami, nienawiściami rzadziej, bo naprawdę muszę powiedzieć, że nie wiem, czy spotkałam cyborga, który by zionął jadem. To są zapaleńcy, to są pasjonaci ich, więc żeby pokazać ich, a dla tych, którzy znają tę terminologię, którzy stykają się, tak jak ty, Jowita, to pokazać realność tych cyborgów, to znaczy ich codzienność, ich tak zwaną bieżączkę, nie opisywać ich właśnie w sposób akademicki, chociaż to też jest bardzo ważne, tylko pokazać ich tak, że tak powiem, sauté, bez dekoracji, bez udziwnień, jako ludzi, chociaż są to ludzie maszyny. To prawda. A powiedz mi, bo też druga część tego pytania jest pytaniem o twoje książki, o to, co ty czytasz i co byś poleciła do czytania takim molom książkowym, których tutaj jest bardzo dużo i którym też ja jestem. Dlatego może by się więcej ich zmieściło. Ja muszę powiedzieć, to jest trudne pytanie. To jest trudne pytanie, bo to wszystko zależy od momentu. Ja przyznam się wam, że oczywiście jeśli chodzi o cyborgi czy transhumanizm, to starałam się, szczególnie pisząc książkę, nie czytać za dużo, żeby się nie dobrze inspirować w znaczeniu, żeby potem nic mi się tam nie wdrukowało i nie wgrało, co mogłoby być potem jak gdyby uznane za jakiś tam paraplagiat czy coś tam. Więc ja trzymałam się od tych rzeczy z daleka. Nabyłam jedną książkę o transhumanizmie, opasłe to miszcze, po czym okazało się, to było takie najbardziej poważne parę lat temu opracowanie, i okazało się, że tam ten nieszczęsny transhumanizm został odsądzony od czci i wiary i pokazany jako współczesna ezoteryka, skomasowanie wszystkich teorii spiskowych, wszystkiego, co niedobre.
i to był też taki moment dla mnie, kiedy ja postanowiłam to troszeczkę jak gdyby zmienić i pokazać z innej strony. Natomiast to, co czytam ostatnio, i to pewnie nic nowego, jeśli chodzi o pomysł dla większości z nas. Czytam dużo o panice moralnej, między innymi strachu przed technologiami, skąd się bierze, jakie ma korzenie, dlaczego czasami reagujemy tak panicznie i irracjonalnie, jak reagujemy. I czytam jak gdyby o społecznych kosztach paniki moralnej. Nie tylko siła, powiedz, w tej dziedzinie, bo to jest wątek, który myślę wiele osób dzisiaj będzie interesował. Że, przepraszam, jeszcze raz? Jaką konkretną książkę byś O Jezu, to jest, teraz musiałabym sobie przypomnieć autora, ale to wyszło dosłownie parę miesięcy temu, Pandemic and Social Panic. Wrzucimy tego linka gdzieś, prawda? Ale wrzucimy linka. Ja jeszcze inaczej na to patrzę, dlatego że ja jestem z wykształcenia iberystką i socjolożką i dziennikarką, ale ta socjologia to tak bardzo głęboko we mnie siedzi. Moja praca dyplomowa z socjologii była o historii epidemii i tworzeniu właśnie wizerunku, symbolicznego wizerunku epidemii przez media. Ja powiem wam, że w życiu bym nie przypuszczała, że ta praca, którą traktowałam jako stricte teoretyczną i akademicką, kiedykolwiek na coś mi się przyda. Ale kiedy ruszyła pandemia i zaczęły się dziać w ogóle różne dziwne rzeczy wokół tego, to nagle okazało się, że ta moja wiedza jest też wiedzą praktyczną, że ja wiedziałam, że po 4-5 tygodniach pandemii zaczną się pojawiać teorie spiskowe, że wiedziałam jak gdyby z tego researchu, który robiłam, że po 5-6 zacznie się to, co nazywają epidemic fatigue, czyli zmęczenie epidemią i związane z tym podejmowanie coraz większe ryzyko, a potem próbowałam to wszystko jeszcze właśnie wpleść w ten transhumanizm i te moje cyborgi i znaleźć w tym wszystkim sens. Jest taka książka, którą przeczytałam już po napisaniu mojej książki, Be a Machine. To też trochę traktuje właśnie o bym powiedziała, medycznej, cyborgicznej wersji przyszłości. I tam są też odpowiedzi, tak jak mam nadzieję w mojej książce, próby odpowiedzi, co może dać cyborgizm właśnie w takich trudnych czasach jak nasze. W takich czasach, gdzie bardzo często nie jesteśmy w stanie objąć naszym rozumem tego, co się dzieje. Profesor Daniel Kahneman, który jest noblistą z ekonomii, ale bardzo ważnym psychologiem, który stworzył to rozróżnienie między myśleniem szybkim a wolnym, on właśnie mówi, że nie powinniśmy się temu dziwić, że po prostu jesteśmy tu ułomni, tu nie dajemy rady. Pandemia, to wszystko, co nas spotkało w ostatnich miesiącach, to jest za dużo na nasze małe rozumki homo sapiens. I potem pomyślałam sobie, że no właśnie, no to, co proponują cyborgi z tymi nootropikami, z tymi implantami mózgowymi, żeby myśleć lepiej, być bardziej kreatywnie, to nie jest głupie. To naprawdę nie jest głupie, a może być bardzo przydatne na takie dziwne, anormalne czasy. Super. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy coś ciekawego dzieje się w dziedzinie dostępu do informacji w mózgu? No dobrze, gotowi na science fiction. Tak, trochę do tego wątku wracamy, ale on jest trochę gryziony z innej strony, więc może weźmy się za to pytanie.
od ładnych paru lat, to jest już dobrych 6 lat, komputery są w stanie odczytać rudymentarne, bardzo podstawowe fale mózgowe. To jest oczywiście za pomocą EEG, to nie jest nowa technologia, ale już w ten sposób były eksperymenty, nie jeden, nie dwa i nie trzy, i przez ocean były te eksperymenty i na bliższą i na dalszą odległość, które pokazały, że możemy stosować dzięki komputerom zjawisko telepatii. Możemy się porozumiewać telepatycznie, bo komputer czyta nasze, znowu bardzo podstawowe, to nie jest tak, że my siądziemy i komputer od razu nam, nie, ten komputer musi być trochę nauczony, my musimy go nauczyć, jak gdyby siłą, wysiłkiem naszego mózgu, że teraz mówimy tak, a teraz mówimy nie, a teraz mówimy tak, a teraz nie i powtarzamy to, powtarzamy, powtarzamy, no tak jak się uczy sztuczną inteligencję. I potem on już podstawowe rzeczy, dzień dobry, dziękuję, jak się potrafi odczytywać, to oczywiście trwa, nie oszukujmy się, to nie jest hop-siup, to tak nie ad hoc. I możemy przesyłać znowu takie telepatyczne telegramy na odległość. To się będzie rozwijało i fantastycznie, że będzie się rozwijało. Bo ludzie, którzy są sparaliżowani, którzy są zamknięci w swoich ciałach, którzy nie mogą inaczej się komunikować, w już takich na przykład bardzo zaawansowanych stadiach chorób neurodegeneracyjnych, dla nich to będzie ratunek, dla nich to będzie okno na świat, dla nich to będzie wszystko. I ja myślę, że właśnie w takich wypadkach warto się na pozytywach skoncentrować, a nie na negatywach, że zaraz zaczną czytać nasze myśli, bo do tego absolutnie daleka droga i być może jest w ogóle to będzie ślepy zaułek, bo ja w książce piszę o takim eksperymencie w Chinach, a Chiny wiadomo, że naprawdę próbują być tym wielkim bratem inwigilującym, podglądającym, podsłuchującym również myśli, więc Chiny wprowadziły te w jednej z fabryk kaski z takimi sensorami do EEG, żeby dbać o dobrostan swoich pracowników. Chodziło mu tylko i wyłącznie o to, żeby zobaczyć, kiedy pracownik zaczynają mu spowalniać te synapsy i nie przeskakiwać. Tak. I wtedy oni wiedzą, że ten pracownik, to jemu się należy odpoczynek albo przeniesienie na tego. No i wiadomo, że to jest dystopia w czystej formie. I intencje wcale nie takie czyste, ale to nie wyszło. To nie wyszło, bo żeby móc odczytać takie fale, to przede wszystkim te elektrody, te wszystkie czujniki, one muszą bardzo mocno siedzieć, bardzo w dokładnych miejscach muszą być przymocowane, nie wystarczy włożyć kasku, który się tam majta na głowie, nie przylega, więc można uznać to, wbrew temu, co mówi propaganda chińska, można uznać ten eksperyment za absolutnie nieudany. No właśnie, a ja mam jeszcze takie jedno osobiste, znowu ciekawe, istotne pytanie, które co prawda tu nie padło, ale myślę, że często pada. Co jest najbardziej niebezpieczne z tych wszystkich tematów, które objęłaś w książce? W sensie, który z obszarów, no bo mówimy, technologia nie jest ani dobra, ani zła, to jest kwestia wykorzystania, ale co tak najbardziej się może wymknąć spod kontroli i twoim zdaniem może być długoterminowo największym zagrożeniem? Wszystko. Wszystko może pójść źle. Tak naprawdę. Zobacz, Jowita, jak popatrzysz na, przecież ty siedzisz w tych, wiesz, Singularity University, masz tam futurystów łącznie z naczelnym Rejem, Kurzweilem. To oprócz niego, jeżeli popatrzysz na przewidywania futurystów, co może pójść źle, a co może pójść dobrze, to niewiele z nich się sprawdza. Mówię, oprócz tutaj, jemu się sprawdziło, Kurczę, ale tak,
56%, tak. Tak, tak. Ale no, nie bez kozery, tam uznany za jednego z największych myślicieli XX, a teraz już można powiedzieć, że XXI wieku. Natomiast cała rzesza futurystów, którzy właśnie próbują czytać z tej technologicznej szklanej kuli, którzy wróżą z technologicznych fusów od kawy, nie są w stanie przewidzieć i ja też się absolutnie nie poważę, bo może się okazać, że zupełnie nie tędy droga. Jestem przekonana, że to, co się wydarzy, to i czego ludzie się boją, co myślą, że będzie straszne, to jest weryfikowalna tożsamość. To jest to, że zostaniemy wszyscy oczipowani w taki czy inny sposób, albo będziemy mieli tatuaż zamiast smartfona, tak, na którym będzie wszystko. I to może być nawet jakiś tam ściągalny co jakiś czas tatuaż. Ja myślę, że to wcale nie jest takie straszne, bo myśmy już jak wchodziły karty kredytowe, to część świata była absolutnie przerażona, że o to proszę, co my robimy, jak, dlaczego my to robimy, że jednak gotówka i anonimowo i nie zostawiać śladów. Nie ma już takiej możliwości, żeby nie zostawiać śladów cyfrowych. Ci, co się boją oczipowania, niech zdadzą sobie sprawę, że mamy ze sobą smartfony prawie cały czas. Z dobrej woli, własnej woli je nosimy. Na ogół nie wypuszczamy ich z rąk i mamy, jak coś tam nam gdzieś zniknie na chwilę, to jesteśmy w przerażeniu. To już jest weryfikowalna tożsamość. Każdy smartfon przeciętnie 20 sensorów, które wszystko nam obmierzą. To prawda, plus, no ale to też nie wchodźmy w ten wątek za głęboko, bo kamery, czujniki wszędzie właściwie umiejscowione, no już nas przeszli wzdłuż pomierzą. Tak, wiesz to, i mi się wydaje, że ja się w 100% tak zgadzam z tym, co mówisz, że to nie technologiczne wyzwanie, tylko to jest wyzwanie ludzkie, prawda? To jest pytanie, co my z tym zrobimy, bo tak jak ja oprócz Reja też mam jeszcze kilku trendwatcherów czy futurologów, których obserwuję i właściwie oni mają w tej kwestii jednogłos. Mówią wszyscy, na przestrzeni najbliższych 10 lat nadal są dostępne dwa scenariusze i mają mniej więcej po 50% szans. To od nas ludzi zależy, jak my będziemy z tego korzystać, ale też myślę, że co jest bardzo fajne, że twoja książka też służy uświadamianiu, tak? Bo jest w niej mnóstwo ciekawych wątków, mnóstwo obszarów związanych, bo technologia też pozwala nam spojrzeć z szerszej perspektywy, bo ona nie zmienia jednej dziedziny, ona zmienia bardzo dużo i dlatego i jak popatrzysz na przyszłość transportu, to on ma wpływ na przyszłość handlu, a przyszłość handlu ma wpływ na przyszłość edukacji, a przyszłość edukacji ma wpływ na przyszłość rynku pracy i tak dalej. Czasami te rzeczy są nieoczywiste, a wszędzie jest ten aspekt, ten element ludzki, czyli to jak my masowo, na co pozwolimy i do czego wykorzystamy, tak? Bo z jednej strony mamy tę dyskusję, czy cyborg, czy sztuczna inteligencja, a z drugiej strony, dlaczego nie koegzystencja, prawda? Dokładnie. Ja myślę, że tak i myślę, że ale myślę, że muszę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, wracając na chwilę do twojego pytania, co ewentualnie jest zagrożeniem i do pytania, które dostaliśmy tutaj od Joli, że co myślę o przystawce dla cyborga, która by wzmacniała emitowane fale mózgowe w celu sterowania komputerami, jakie to by były konsekwencje dla społeczeństwa. Więc ja tak jak wspomniałam, ja myślę, że rzeczywiście to jest informacja z ostatnich tygodni, że rzeczywiście można już myślami sterować komputerami i to jest ten kolejny krok, to nowina, znaczy
ukazała się ta informacja jakiś czas temu i pewnie będziemy słyszeć jeszcze o tym nie raz, że myślami będziemy mogli sterować coraz więcej urządzeń. A po drugiej stronie spektrum są te hardkorowe cyborgi, których marzeniem, takim bym powiedziała eschatologicznym, ostatecznym marzeniem jest mieć ściągniętą treść swojego mózgu do komputera opartego na sieciach neuronowych. Taki komputer neuronalny to już to jest marzenie wielu, wielu informatyków i konstruktorów i wynalazców. Pracuje się nad tym ponad 30 lat. Już jesteśmy blisko, już prawie jesteśmy. Już łączymy te części przemysłowe z częściami biologicznymi, bo wiadomo, że to jest i będzie i hardware, i software, i tak zwany wetware, czyli komórki. I nagle okazuje się, że jednak nie. Ale chciałabym właśnie powiedzieć, że oczywiście, że są takie marzenia science fiction ze strony cyborgów, czyli to, że marzą o tym, żeby być tworami bezcielesnymi, żeby funkcjonować tylko jako swego rodzaju świadomość, czysta świadomość, albo jako część tak zwanego hive mind, czyli tej świadomości ula, tego mózgu ula, czyli kolektywnej świadomości. No to już jest, to już wchodzimy na obszary science fiction trochę, a trochę nie, bo jak sami słyszycie, dzieje się w tej dziedzinie i jesteśmy bliżej niż dalej pewnych takich rewolucyjnych odkryć i wynalazków. Absolutnie tak. Kończy nam się czas. Myślę, że spełniłyśmy dzisiaj takie pierwsze zapotrzebowanie na odrobinę wiedzy z tej książki. Mam nadzieję, że zachęciłyśmy tą rozmową do przeczytania. Oj, coś może z mojej córce spadło przy tej okazji. Książka jest, słuchajcie, naprawdę świetna i super się ją czyta, bo jest pełna, pisana jest w takim duchu storytellingu, jest pełna niesamowitych wątków, dużo ciekawych opowieści, historyjek i świetnie się czyta, naprawdę i bardzo szybko i z wielką przyjemnością. Wcale nie jest to trudna książka technologiczna, tego nie oczekujcie. Bardzo, bardzo zachęcamy, żeby ją kupić. A ja czekam, Magda, na nasze niewirtualne spotkanie i na podpis w moim egzemplarzu. Ja będę też, jeśli ktoś chciałby wylosować tą książkę, to też będzie możliwe, bo ja pojutrze w środę o 12 na profilu Digital University i na moim Jowita Michalska będę robiła z kolei kolejny odcinek Digitoka, o którym będę też trzy słowa mówiła, może nawet pięć o książce i zrobię taki mały konkurs i kilka sztuk będzie można zdobyć tej książki. Natomiast ja też bardzo, bardzo dziękuję i dziękuję naprawdę. To nie jest tak, że samoistnie i samodzielnie ta książka powstała. Ja oczywiście wszystkim moim cyborgom dziękuję i wydawnictwu Agora, które muszę powiedzieć, wydało tak, że nawet mi dech zaparło. Całemu zespołowi, który pomagał w tych staraniach i naprawdę się zaangażował, wzruszając mnie tym głęboko. I szefowej wydawnictwa, i redaktorowi prowadzącemu, i tutaj szefowej od promocji, od to jest zbiorczy, absolutnie zbiorczy wysiłek. I ta książka, którą właśnie chyba tak zbiorczo oddajemy, żeby dać poznać cyborgi, biohakerów i grindersów, i pokazać, że są ludźmi jak my, z odrobiną maszyny, albo więcej niż odrobiną. Także bardzo zachęcam, Jowita, tobie wielkie dzięki za to, że przegadałaś ze mną ten czas promocyjny.
Bardzo dziękuję, dla mnie to była ogromna przyjemność. Tym razem ja mniej gadałam, co też jest fajnym doświadczeniem. Bardzo miłym. Super, dziękuję Ci, Magda, jeszcze raz za tą książkę. Bardzo ją gorąco wszystkim, o tak jeszcze ją pokażę, polecam. I dziękujemy Wam dzisiaj za to, że wytrwaliście wszyscy długo, bo półtorej godziny, wow. Ja jeszcze jako nie jako postscriptum właściwie, ale jeszcze chciałabym podziękować wszystkim, którzy tu byli i powiedzieć, że to nasze poruszanie się ruchem konika szachowego po tej tematyce trochę musiało być takie, bo jest tyle nowych wątków, które nie zostały jeszcze tak przerobione w świadomości publicznej, jak wiele innych, że troszeczkę to nasze hopsanie takie radosne było tym hopsaniem z konieczności, żeby takie abecadło technologiczne, cyborgiczne i cybernetyczne tutaj na użytek tej rozmowy stworzyć. I myślę, że udało się, myślę, że liznęłyśmy każdego z rozdziałów po troszeczkę, ale jednocześnie zostawiłyśmy ten niedosyt, że książkę trzeba przeczytać. Absolutnie. Zachęcam i zapraszam. Dziękuję Ci, Magda, bardzo serdecznie i mam nadzieję, że to nie nasza ostatnia rozmowa. Pozdrawiamy wszystkich i miłej